byłoby coś, co możemy nazwać, nie wiem, teorią długiego brulionu, czyli założenie, że brulion nie zerwał z nową falą. Moc się pojęci w żaden sposób tak naprawdę nie odróżniają się stanowczo od brulionu i że to jest wszystko takim jednym ciągiem i brulion tutaj się staje tą figurą absolutnie hegemoniczną. Oczywiście to są stanowiska skrajne, natomiast zastanawiam się, gdzie Państwo się w tym obrazie znajdują. Co o tym sądzicie? Iż taka formuła poezji brulionowej jest takim bardzo dużym uproszczeniem. Czy to jest dosyć daleko idąca symplifikacja, dlatego że może się mylę, ale tak jak ja o tym myślę, to myślę w ten sposób, że jedyne co łączy właściwie poetów debiutujących w 92 roku, to jest ten pakiet takiego instytucjonalnego zaplecza, jaki stanowił czasopismo Brulion i polityka wydawnicza Roberta Cekielego, który w 92 roku, a tak naprawdę w trzecim ostatecznie, zdecydował się wydać tą serię fioletowych książek. I tam przecież znajdowały się tak różne rzeczy, jak Jaworski, Świetlicki, Podsiadło, Wróblewski, Baran, Sendecki, Filas wtedy jeszcze, prawda? I jeszcze bodajże jeden tam był, nie mam jeszcze jednego autora taki. Jeszcze jeden, na pewno. Ekier na pewno. I chyba jeszcze jeden autor. Myślę, że. Ale były to bardzo różnorodne poetyki. Nawet rozmawialiśmy z Krzysztofem Hoffmanem, przecież właściwie wówczas bardzo wyraźna była różnica pomiędzy na przykład Jackiem Podsiadło a Marcinem Świetlickim, prawda? Który jeden był jakby z takiej post-punkowej, czy punkowej tradycji, to Świetlicki, a z tej takiej tradycji, powiedzmy, bardziej hipisowskiej byłby Podsiadło. Jakby, i między nimi, prawda, czy jakby z perspektywy 92 roku różnice pomiędzy tymi poszczególnymi zbiorami, z tymi książkami były tak ewidentne, tak mocne, tak wyraźne, że nie dałoby się ich jakby w żaden sposób ze sobą połączyć, gdyby nie fakt właśnie tego debiutu w 92 roku, gdyby nie fakt pewnego takiego myślenia, które jak gdyby w dalszym ciągu jeszcze wtedy, w latach 90. funkcjonowało, czyli takiej mocnej pokoleniowości, grupowości, pewnego takich parametrów życia literackiego, które w dalszym ciągu wtedy obowiązywały. Myślę, że się obowiązują w zdecydowanie mniejszy sposób, mniej. No i dlatego ja mam w ogóle z tą formacją Brulionu duży problem, jako formacją jednorodną, jako formacją decydującą o pewnych wyznacznikach, stających się polem odniesienia, do którego później można by właśnie jakby odróżniać albo upodobniać poetów po nich debiutujących. Kiedy ukazały się pierwsze kompendia tej nowej literatury lat 90. Nowe, a mianowicie książki Rafała Kuklińskiego i Izoldy Kieca, później Krajnockiego i Sosnowskiego, to w obu widać pewien wysiłek, żeby stalić, nie mówić, żeby stalić, ale jednocześnie nie zunifikować, prawda? Nie mówić właśnie w silnym znaczeniu o pokoleniu, a więc mówi się właśnie o formacji, mówi się o pewnym zjawisku i tak dalej, i tak dalej. Mi się zdaje, że wówczas takie dwie siły, a propos tego, o czym Ania powiedziała, się ze sobą ścierały. Z jednej strony masz rację, jeszcze ciągle byliśmy pewnie skłonni do tego, by myśleć o pokoleniach. Jeszcze długo kolejni poeci będą się tłumaczyli ze swojego stosunku do pokolenia. We wstępie do tekstyliów pojawi się takie silne zapewnienie, nie jesteśmy pokoleniem, albo jeśli jesteśmy pokoleniem, to ze względu na to, że nie mamy przeżycia pokoleniowego, jesteśmy takim white-owskim pokoleniem, prawda? Zastanawiało mnie, po co właściwie o tym mówić, w jakim sensie, skoro nie można udzielić żadnej pozytywnej albo de facto nawet negatywnej odpowiedzi. Więc ten nawyk był i wśród obserwatorów tamtej poezji, i wśród twórców, jak myślę, dosyć mocny. Ale druga siła, która wówczas działała, i ona zarazem różnicowała, jak i scalała to zjawisko, to była potrzeba lub poczucie zmiany. W zależności od punktu widzenia silniejsza była potrzeba, ten apetyt na przemianę, o którym mówił Jarzębski, jak mnie się wydaje, niesłychanie trafnie, albo to było poczucie zmiany. Wewnątrz tych środowisk literackich poczucie inności, własnej nieprzynależności
do historii literatury czy do historii poezji bezpośrednio poprzedzającej to zjawisko, wydawało mi się wówczas bardzo, bardzo silne, a równocześnie ta zmiana, powtarzam, ona była takim taką obrotową kategorią. Ona mówiła tak, po pierwsze, nie możemy się, czy nie możesz się przywiązywać do mnie takim, jakim jestem, nie możesz się przywiązywać do swoich takich dużych kwantyfikatorów, dlatego że w obrębie tego, co nas łączy, właściwie cały czas dzieją się rozmaite różnice. Więc takie głosy, tak, żeby poróżnić Brulion, on się pojawiał już w latach 90. To przypomina sobie wypowiedzi, nie wiem, Marcina Barana, Kellera właśnie, prawda? Autorów, którzy w rozmaitych poważnych i półpoważnych wypowiedziach mówili, nie, nie, ale okej, okay, tylko my nie jesteśmy tacy sami, a ja jestem zupełnie inny od tych innych. I co tak naprawdę z perspektywy sprawiało, tak? Nie jest to łatwe, jak słusznie zauważyłaś, łatwo odpowiedzi, sprawiało, żebyśmy mieli poczucie tej różnicy. To chyba takie silne wrażenie, że poezją nie da się uczynić, czy próbować czynić światu tego, co wydawało się, że można czynić jeszcze parę lat wcześniej. I za tym idąca taka znowu wielogłosowa i wielokierunkowa, wielostronna nieufność. Mi się zdaje, że ten rodzaj takiej nieufności jakby do rozmaitych uroszczeń, w które może popaść mój własny wiersz, albo w które mogę zostać wepchnięty za pomocą takiego czy innego czytania, to macie swoich poetów i ironiczne swoich, czyli jakby wam służących i was artykułujących, tak, dla was jakby konstytujących jakieś pozycje, z których mówią, wydaje mi się tutaj czymś niesłychanie istotnym. I to na różne sposoby, tak? Od takiego minimalizmu w poetyce, powiedzmy, Kiera, przez jakieś takie wykwity, takie wyrzuty ironii, do takich jawnych, powiedziałbym, takich sproblematyzowanych, czyli zdyskursywizowanych aktów odcięcia od takiej oto sytuacji, w której możemy zawłaszczać lub zostać zawłaszczeni. Ta ironia chyba na tym w znacznej mierze, czy ta nieufność w znacznej mierze na tym polegała, mówiąc w największym skrócie, ale pan powiedział na początku, że chyba mi na chwilę odebrała mowę, a mianowicie łatwiej nam mówić o poszczególnych autorach niż o pewnych grupach autorów. Cały problem polegał na tym, że często w moim przekonaniu im dłużej o tym mówię o literaturze, tym mam silniejsze przekonanie, że jest zupełnie na odwrót. To znaczy, że jeśli robimy jakąkolwiek syntezę, to mamy prawo zrobić szereg zastrzeżeń, uchyłów, tak, skomplikować własną diagnozę i ona, to wszystko nie jest ucieczką wtedy, kiedy mówimy o poszczególnym autorze, to jak zbierzam się z pewnego takiego własnego kłopotu, prawda? Znaczy, jeśli natrafiałem na nieprzezwyciężalne trudności, to wtedy psychiczne, nieprzezwyciężalne, których nie można było uczciwie zastąpić żadnym pomysłem, konceptem, tak? Nie można się było wyłgać ani podpiąć pod jakąś teorię, która by to poniosła, to tylko właściwie, czy prawie zawsze wtedy, kiedy się stykało z pojedynkim autorem, tak jak to się ujął. Ja bym się absolutnie zgodził z tym, co Piotr powiedział pod koniec, to znaczy rzeczywiście, wydaje mi się, że kategoria pokolenia jest taką protezą, która nam pozwala spełniać... Nie działa mikrofon. Nie działa. Trzeba go włączyć. O, po prostu. Tak? Teraz. Że to jest taka pojęciowa proteza, która nam szalenie ułatwia i zabezpiecza nasze mówienie, pozbawia nasze mówienie o literaturze tego ryzyka, które jest związane z taką bezpośrednią konfrontacją z indywidualnym, jednostkowym przypadkiem, zdarzeniem. To wydaje mi się jest bardzo poważny problem dotyczący naszego języka krytycznego. Jeśli pada pytanie, po co używamy pojęcia pokolenia, to ja na nie odpowiadam bardzo, bardzo stanowczo i zdecydowanie. Otóż używamy go po to, żeby zabezpieczyć swój dyskurs. Dyskurs akademickiego literaturoznawstwa, który jest dyskursem bezpiecznym i dyskursem, który ma swoją długą tradycję i którym kategoria pokolenia
łączy się w sposób naturalny, ale dla bardzo wielu osób nieuświadomionych, z innymi kategoriami, które narzucają pewien szczególny sposób rozumienia procesu literackiego w ogóle. Jako takiego procesu, który na wzór heglowski ścierają się ze sobą takie siły ponadindywidualne właśnie, na takie wielkie kategorie. Tam są nurty, prądy, kierunki, pokolenia właśnie. I dopiero na tym tle pojawiają się takie figurki poetów, którzy są istotni tylko wówczas, jeżeli wpisują się w te nadrzędne kategorie. No, że to wszystko jest szalenie ograniczające, bo to w gruncie rzeczy odpowiada tym potrzebom, od których Paweł rozpoczął naszą dyskusję. Znaczy, że każdy z nas to pewien czas, ja mówiłem, że prawda, na ogół w przypadku na przykład Mariana Stali to są okresy jesienno-zimowe. Gdy Marian Stala to kilka lat w okresie jesienno-zimowym miał taką wewnętrzną potrzebę zrobienia bilansu, pewnych porządków, tak jak prawda, porządkujemy są ubrania, które należy wyrzucić albo oddać biednym, da? Odkurzyć, da? Bo to zmienia się pora roku, zmienia się sezon. Da? I trzeba to pole uporządkować. Myślę, że to bierze się z tego, że bardzo trudno nam właśnie rozstać się z takimi kategoriami, które na wzór właśnie nowoczesny porządkują nasze czy kierują nasze myślenie o literaturze. A to by była taka pierwsza moja prowizoryczna refleksja.